Niewielu już nas zostało, wychowanków, uczniów Borcharda. Łączyło nas Wilno. To w związku jest właśnie z wpływem kapitana Borcharda. Nigdy na statku nie stosowałem metody krzyków. Zanim cokolwiek napisał, to tak mówi, obnosi się z tym jak kura z jajkiem. Byli zauroczeni jego opowieściami, zauroczeni tym urokiem i romantyzmem białych żagli. Robił ogromne wrażenie na kobietach. Większość moich znajomych, większość kolegów wspomina go niezmiernie serdecznie i dobrze. Moskwa, rok 1905. Tu 25 marca na świat przychodzi Karol. Ojciec Karola, Hilary Borchardt, jest lekarzem w carskim pułku. Matka, Maria Zraczkiewiczów-Borchardowa, jest urzędnikiem. Oboje pochodzą z Litwy, z powiatu ośmieńskiego. Krótko po urodzeniu syna matka, pod nieobecność męża, który poszedł na wojnę, z małym Karolem uciekła. Do Paryża. Podjąwszy w Paryżu pracę w magazynie Mood, prawie każdy wieczór spędzała w teatrze lub operetce, aby podpatrywać, jakie kreacje mają największe paryskie elegantki i odrysowywać je, żeby już po paru dniach elegantki o mniej zasobnych kieszeniach mogły nosić na sobie kopie wspaniałych sukien. Ten paryski okres jego życia bardzo wrył się w pamięć Karola. Znalazł on także odbicie w późniejszych opowiadaniach oddających jego doznania i stanowiący między innymi o silnej więzi łączącej go z matką. W 1911 roku Maria Borchardowa decyduje się na powrót do Polski, by zapobiec w ten sposób wynarodowieniu się jej syna i aby nie stał się Francuzem. Po przyjeździe z matką z Paryża do Wilna zamieszkaliśmy w jednym pokoju wynajętym przez matkę i ten okres, uważam, wpłynął bardzo silnie na moje późniejsze lata, ponieważ matka utrzymywała się dając lekcje języka francuskiego, więc wychodząc z domu zamykała mnie na klucz, pilnie zawsze chowając zapałki, żebym nie podpalił domu i nożyczki, żebym sobie oczy nie wykuł, i zostawiała mnie samego. Od tej pory Wilno stało się głównym miejscem wzrastania młodego Karola, ale nie na długo. Zajęcie Wilna przez Niemców spowodowało głód i niedostatek litewskiej ludności. Zamknięto wszelkie instytucje, w tym i szkoły. Był rok 1916. W jesieni poszedłem do szkoły. No, byłem w cały czas w duchu mocno patriotycznym i kiedyś narysowałem wspaniałego orła na tablicy. Koledzy starsi, nie wiem, zawsze byłem w klasie jakoś najmłodszy, więc ci koledzy starsi byli bardzo zachwyceni tym orłem i zaproponowali mi, żebym był ilustratorem gazetki Róg, ponieważ pójdę, gdzie zagrzmi złoty róg, a oprócz tego jeszcze redakcja mieściła się w samym rogu klasy. W późniejszym czasie jeszcze dwa punkty na mapie Litwy będą tematem wspomnień kapitana Borcharda. Pierwszy to dom babci Michasi w majątku Bykówka. Czas tam spędzony upływał wśród chłopięcych fascynacji światem Indian. Drugi był późniejszy dom, jaki odzyskała matka, czyli posesja w Żurawiach. Będzie tam często wracał zarówno w rzeczywistości, jak i w swoich opowiadaniach. Wyzwolenie Wilna. Wielka radość. Polskie wojsko na ulicach miasta. Przyjazd marszałka Piłsudskiego był wielkim świętem. Karol nadal uczył się w wileńskim gimnazjum. Pierwsze miłości, nowe doświadczenia, patriotyczne postawy. Jednym z pierwszych dekretów nowej polskiej władzy były dekrety o powołaniu marynarki wojennej i handlowej. Gdańsk decyzją traktatu wersalskiego ogłoszony został wolnym miastem. Tym samym Polska została bez portu. Dlatego na pierwsze handlowe kontakty z morzem wybrano port na Wiśle i miasto Tczew. Był on położony 30 km w górę od ujścia Wisły.
Było to też dobrze zorganizowane miasto, a przede wszystkim był to duży węzeł kolejowy, co bardzo ułatwiało późniejszą budowę Gdyni. Tczew stał się też bardzo szybko kolebką kadr morskich. To tu powstała pierwsza w Polsce Państwowa Szkoła Morska, kształcąca oficerów nieistniejącej jeszcze floty handlowej. Ten budynek na stałe wpisze się do wspaniałej historii polskiego szkolnictwa morskiego. Pierwsi słuchacze rozpoczęli naukę tutaj już w 1920 roku. Karol Borchardt był w tym czasie jeszcze uczniem Wileńskiego Liceum. W roku 1922 przyjechał do Wilna inżynier Kamocki, który, jak się okazało, był wykładowcą szkoły morskiej w Tczewie. Od niego dowiedziałam się, że istnieje szkoła morska w Tczewie, że nie potrzebuje jechać do Francji, nie potrzebuje czytać tej strasznej ilości tej literatury francuskiej. No i chciałem już nawet natychmiast jechać po 6 klasach, no ale matka wymogła na mnie, żebym zrobił maturę i dopiero pojechał po maturze. Pojechałem do szkoły w Tczewie. W komisji lekarskiej zostałem odrzucony przez lekarza, który twierdził, że mam skłonności do reumatyzmu. Byłem zdumiony tym obrotem rzeczy, no nie wiedziałem, co o tym myśleć, rozpaczony wróciłem do Wilna. Po powrocie do Wilna zapisałem się na prawo. Ale po roku prawa nie mogłem pogodzić się z tą myślą, że mam zostać prawnikiem. Interesowało mnie o tyle, ile prawo interesuje każdego człowieka, ale żeby być prawnikiem, wcale mi się to nie uśmiechało. Wobec tego zdecydowałem się na powrót do szkoły morskiej w Tczewie, ale zrobiłem to w ten sposób, ponieważ w domu u nas mieszkał jakiś czas generał Zaruski, i który bardzo dużo opowiadał o swoich podróżach morskich. Wobec tego postanowiłem pojechać do Warszawy i prosić go o pomoc. W tym czasie generał Zaruski był adiutantem prezydenta. Więc pojechałem do niego i przedstawiłem swoją sprawę. Na to generał Zaruski zatelefonował do pana Gabriela Chrzanowskiego, który był wówczas dyrektorem Departamentu Morskiego. No i ten kazał mi udać się na komisję lekarską do marynarki wojennej na ulicy Chałubińskiego. Tam powiedziano mi, że nadaję się i proponowano, żebym wstąpił do marynarki wojennej. Ja mówię, że nie, postanowiłem skończyć szkołę morską w Tczewie i bardzo proszę, że jeśli mogą, żeby mnie ułatwili to. No i rzeczywiście po paru tygodniach otrzymałem od inspektora Kańskiego powiadomienie, że szkoła oczekuje nawet mojego przyjazdu. No i tak rozpoczęła się służba w marynarce. Powstawała Gdynia, port na miarę polskich marzeń o morskiej potędze. Budowano dużo i szybko, a wraz z portem powstawało miasto. W dniu 10 lutego 1926 młoda Gdynia świętowała nadanie praw miejskich. Absolwenci Tczewskiej Szkoły Morskiej w tym czasie muszą chwytać się różnych zajęć, bowiem flota, ta spod biało-czerwonej, była jeszcze w powijakach. Po skończeniu Szkoły Morskiej i po powrocie z wojska do Wilna znalazłem się na lądzie. Statków nie było, przede mną było jeszcze 70 kilku absolwentów, którzy czekali na pracę. Ponieważ ojczym, który miał duże biuro elektrotechniczno-rolne, został wiceprezydentem miasta i wobec tego nie mógł sam już tego biura prowadzić. Wobec tego ja się zająłem tym biurem. Miałem podstawy, jeśli chodzi o elektrotechnikę, jeszcze ze szkoły morskiej, trochę się poduczyłem, no i zacząłem prowadzić głównie roboty instalacyjne. Wziąłem technika do biura, który prowadził roboty, a sam wyruszyłem do Gdańska i właściwie mówiąc, kupiłem sobie miejsce starszego marynarza na Rewie. I tak, pływałem na Rewie parę miesięcy, potem brałem zastępcę na swoje miejsce, przyjeżdżałem do Wilna na jakieś 2 tygodnie, znów brałem roboty i znów jechałem na Rewę. No i
byłem już w Wilnie znany jako dyrektor, inżynier, Warszawa również mnie znała i Bydgoszcz. Więc jak jechałem na Rewę, to zajeżdżałem do Warszawy, robiłem zamówienia w firmie Szpotańskiej. Tam mnie podejmowano jak wielkiego dyrektora, przyjmowano w pierwszorzędnej restauracji, był wielki bankiet. Stamtąd jechałem na Rewę. Po przyjeździe na Rewę przebierałem się w te drelichy i wychodziłem na wachtę. No i kiedyś po przyjeździe, zaraz po takich właśnie dwóch ucztach w Warszawie i w Bydgoszczy, przywróciłem na Rewę, wyszliśmy w nocy w morze i mój kolega o 2 lata starszy ode mnie zagwizdał na mnie. Przyszedłem, pytam się służbiście, słucham panie burzniku, przynieście mi papierosy z kabiny. Jak już pojawił się gdyński port, to wraz z nim zaczęły do niego zawijać polskie statki. Potężny ruch emigracyjny spowodował, że pierwsze statki i pierwsi armatorzy zajmowali się żeglugą pasażerską. To właśnie na tych statkach absolwent tczewskiej szkoły morskiej, Karl Borchardt, pełnił po kolei wszystkie stanowiska oficerskie. Różne statki, różne linie, różni kapitanowie. Jednak najbardziej w pamięci zapadły mu podróże z kapitanem Mamertem Stankiewiczem. Zapadły tak głęboko, że zostawiły ślad w duszy do końca jego dni. W 1938 roku na prośbę swojego szkolnego kolegi, kapitana Stanisława Kosko, który pełnił teraz funkcję dyrektora szkoły morskiej w Gdyni, Borchardt obejmuje stanowisko starszego oficera na Darze Pomorza. W jednym z fragmentów swojej wspaniałej książki Znaczy kapitan, Karol Borchardt wspomina, jak został starszym oficerem na pięknej białej fregacie na Darze Pomorza. Na trapie zdjąłem kapelusz przed banderą. Przed nią i w powitaniu nowego losu. W pobliżu trapu zobaczyłem na pokładzie dawnego żaglomistrza barku szkolnego Lwów, obecnie starszego bosmana Daru, Jana Leszczyńskiego. Żaglomistrz o królewskiej postawie i królewskim nazwisku był piastunem nas wszystkich na starym barku. Teraz był to żywy galion białej fregaty, pełen głębokiego zrozumienia dla wykonywanej pracy. Podszedłem, by uścisnąć najtwardszą i najszlachetniejszą dłoń człowieka morza, jaką znałem. Wyciągnął do mnie prawicę, a drugą rękę położył na ramieniu. Przyjrzał mi się uważnie, patrząc swymi przenikliwymi oczami, w których odbijało się wieczne wiodro jego duszy. I powiedział po imieniu, jak za szkolnych czasów: Karol, ja chcę cię mieć za starszego oficera. Przygoda z żaglami nie będzie jednak trwała długo. We wrześniu 1939 roku Dar Pomorza wraz z załogą zostaje internowany w Sztokholmie. Załoga udaje się do Anglii, aby obsadzić wojenną flotę polską. Borchardt jako pierwszy oficer na transatlantyku Piłsudski opuszcza Newcastle pod dowództwem swojego ukochanego kapitana Mamerta Stankiewicza. Podziw dla tego kapitana sięgnął jeszcze lat 20., gdy Karol Borchardt był uczniem i członkiem załogi żaglowca Lwów. Wtedy po raz pierwszy zetknął się z Mamertem Stankiewiczem jako z dowódcą. Od tego czasu, aż po kres swego życia, mówił i pisał o nim jako o wzorze kapitana, dowódcy i przełożonego. Żaglowiec Lwów stał się dla nas symbolem walki, bowiem sam zakup go w 1920 roku był podjęciem wyzwania o przekonanie polskiego społeczeństwa, że potrafimy być marynarzami, że zdolni jesteśmy stać się narodem morskim. Los tak trwale złączył tych dwóch nieprzeciętnych oficerów, że 26 listopada 1939 roku obaj wraz ze statkiem i całą załogą tonęli na polskim transatlantyku MS Piłsudski. Ta katastrofa wyciśnie piętno na dalszym życiu Karola Borcharda. Podczas katastrofy Piłsudskiego, gdy spadłem do szalupy, uderzyłem sobie bardzo silnie głowę o nadburcie szalupy. I potem miewałem bardzo silne bóle głowy, także
nieomal chciałem krzyczeć, ale jakoś nie zwracałem na to większej uwagi i nawet poszedłem potem na Chrobrego. Po Chrobrym stan mój pogorszył się znacznie i wobec tego nie pozwolono mi już więcej pływać, tylko posłano na kierownika domu marynarza w Rugby. Tam po paru miesiącach zrobiło mi się tak niedobrze, miałem tak straszne bóle, że krzyczałem po kilka dni, wobec tego zabrano mnie do szpitala. I chcąc mi jakąś ulgę sprawić, za moją zgodę zresztą uśpiono mnie na 2 tygodnie. A skutek tego był taki, że po obudzeniu w ogóle przestałem spać. No, byłem bardzo osobliwym pacjentem, bo sprowadzono do mnie nawet 17 profesorów, jak mi powiedziano, ale nikt niczego nie dokonał. I wreszcie powiedziano mi bardzo ładnie po angielsku help yourself, czyli radź sobie sam, enjoy life, ciesz się z życia i dali mi ogromną komandorską rentę dożywotnio. I wówczas wyjechałem do Szkocji i zamieszkałem w górach. Ponieważ powiedziano mi, że nie mam prawa w ogóle sobie niczego narzucać, wyznaczać, tylko cieszyć się z życia. No więc cieszyłem się przez 24 godziny na dobę, bo nie spałem zupełnie. Ale nie bardzo wiedziałem, co z tym życiem robić. Więc kupiłem sobie akwarele, zacząłem malować. Kupiłem sobie mikroskop, no i rzeczywiście poznałem bardzo ciekawy świat, o którym nie miałem pojęcia. Kupiłem jeszcze sobie rozmaite książki botaniczne, poznałem całą florę, potem i faunę Szkocji. Ale to wszystko nic snu mi nie dawało. O, więc to najlepsza pozycja jest taka. I ja wcale nie stoję na głowie, bo ja głową mogę kręcić. Chodzi o to, żeby kręgosłup był zupełnie równy i żeby była bardzo dobra cyrkulacja. Więc o, ja głową zupełnie spokojnie kręcę. I tak teraz sobie można stać przez dobrych jakiś... To zależy, komu można zaczynać od paru minut, ale po 10 minutach to już wystarczy zupełności. I teraz schodzę na dół. Więc ćwiczenie to daje przede wszystkim wrażenie, gdyby człowiek wypił co najmniej 10 filiżanek kawy. Z rana, jeżeli czuję się, powiedzmy, zmęczony, a postoję tak 10 minut, to czuję się potem zupełnie, jak gdybym w ogóle nic nie czuł, żadnego ani zmęczenia, nic nie robił. Tak samo wieczorem na przykład, chcąc się odświeżyć, to też staję sobie na parę minut i czuję się zaraz lepiej. Podobno, tak jest napisane w książce Yoga, wydane przez Instytut Medycyny, że z nadnercza wydziela się jakaś substancja, która jak gdyby działa odmładzająco. Ale najważniejsze jest to, że zwiększa to w znaczny sposób utlenienia całego ciała. Jak poczułem się lepiej, to mi się to wszystko znudziło, chciałem wrócić na statek. No ale musiałem stanąć na komisję lekarską, żeby mnie zwolnili. Pojechałem do Glasgow i poprosiłem o komisję, że już teraz śpię, czuję się dobrze, chciałbym wrócić do pracy. Więc owszem, pozwolono mi ze strzeżeniem, że nie mam prawa pływać. I przyjechałem do Londynu. Zrobiono ze mnie inspektora do przygotowania kadr. Dostałem polecenie obliczenia, wiele mniej więcej będzie wynosił tonaż nasz po wojnie i jakie są najpilniejsze linie. No, po obliczeniach wypadło, że trzeba mieć 600 oficerów, 300 mechaników i 300 nawigatorów. Przyszedł ówczesny minister żeglugi, który również był i premierem, no i ja mu to wszystko przedstawiłem. Rozwiązał tę kwestię bardzo prosto, powiedział mi, to pan otworzy szkołę na 600 uczniów. No, zdrętwiałem to słuchając, no ale trzeba było to zrobić. Chłopcy zaczęli do szkoły przyjeżdżać grupami. Jedna grupa przyjechała z Afryki, z Indii, z Persji. Potem przyjechała największa grupa z Palestyny, przywieziona przez majora Kulczyckiego.
Major Kulczycki zapytał mnie od razu na wstępie: panie, wiele pan ma bosmanów takich uzbrojonych w gumowe laski, żeby bić ich, żeby utrzymać dyscyplinę? Więc ja mówię, że nie mam, mam jednego staruszka bosmana z Wisły i mam dwóch bardzo dobrych uczniów z kursu kapitanów żeglugi Wielki, bardzo dobrych chłopców. To wszystko, mówię, więcej nikogo nie. Reszta są nauczyciele. No, proszę pana, to tak 3-4 dni, a po 4 dniach to oni całą tę szkołę rozniosą. No i mówię, no też trudno, będziemy patrzyli, jak to będzie wyglądało. No i major Kulczycki pożegnał mnie i zostawił mnie z tymi 400 uczniami w tej szkole. Początkowo chłopcy ci stawali w czworoboku po 100, no i tam przychodziłem i mówiłem, jak mają się zachowywać, co mają robić, że szkoła ich, żadnych kar nie mają, nic nie mają, ale żeby... Do jednego z nauczycieli mówię: panie, dlaczego pan nigdy nie pójdzie z nimi, nie porozmawia, nie pójdzie pan z nimi? To, o, panie kapitanie, ja podszedłem do jednego, zapytałem, jakiego nazwiska, on mnie powiedział: Kukuryku. Ja mówię: mama nie prześladowcza, bo ten chłopak nazywa się Kukuryku, więc on prawdę powiedział. No więc taka była na razie w tej szkole. Ale teraz zobaczyłem, że ci chłopcy to byli synowie pustyni, nie uznawali w ogóle żadnych szyb, zamków. Obiad odbywał się w ten sposób, że wchodzili do jadalni, brali chleb, mięso, ziemniaki wyrzucali na podłogę i wychodzili. To był cały obiad. Żeby siąść, zjeść, to tego nie rozumieli. Wobec tego musiałem im sprawić opiekunkę społeczną, ekskonsulową, która siadała z nimi do stolu z 12, tak jak gdyby byli na przyjęciu u królowej. Borchardt tych ludzi zupełnie zmienił. Oni stali się w przyszłości osobami, które wiele dobrego zrobili również dla Polski. Przyjechałem się pożegnać, panie kapitanie. Proszę wybaczyć, że dzisiaj dopiero przyjechałem do pana. Przyjechałem powiedzieć, że nigdy o panu nie zapomnę. Był pan niezawodny w swoim codziennym dniu na morzu. Nigdy nie zadrasnął pan godności osobistej ludzi, a wszystkie uwagi wypowiadane były w miarę możliwości, bez świadków. Znaczy, wszystko musi być zrobione porządnie. Znaczy tak, jak umówiliśmy się. Pojechałem na grób kapitana Stankiewicza, żeby się z nim pożegnać i jak gdyby rozmawiając z nim na tym grobie, przyrzekłem mu, że napiszę książkę tak, jak on sobie życzył tego. Przyrzekłem również, że żeby pamiętać o tym przyrzeczeniu, będę zawsze nosił czarny krawat. Po upływie lat, po wyjściu książki, zaczęto mnie ciągle prosić, władze cmentarne z tego Hartlepool i wielu ludzi, którzy tam przyjeżdżali, żebym dał jakąś tabliczkę z wytłumaczeniem, dlaczego ta grób tego kapitana Stankiewicza jest odwiedzany przez wszystkich marynarzy, co to takiego jest, bo ciągle się o ten grób pytają i ludzie cywilni wiele. Wobec tego postanowiłem zrobić taką tablicę, na to, nazwałem to epitafium. W 1949 roku na Batorym Borchardt wraca do kraju jako drugi pierwszy oficer. Kapitanuje mu jego szkolny kolega Tadeusz Meissner. Przypływa do Gdyni. Jako że przybył z Anglii, co nie było wtedy mile widzianym kierunkiem powrotu, czekał na niego zakaz pływania, brak pracy i brak mieszkania. Tylko matkę, dla której wrócił do Polski, zastał w dobrej kondycji. Lecz ludzkim życiem kierują głównie nieprzewidziane zdarzenia.
Niedługo po moim powrocie szedłem wieczorem świętojańską, gdy naraz zaczepił mnie jakiś mężczyzna. To był Franuś, mój kolega z Wilna. Opowiedziałem, jakie mam kłopoty i że nie mam gdzie mieszkać. Chodź do mnie. Mieszkam w domu kapitana Rusieckiego na Kamiennej Górze. Jeżeli ci się tam spodoba, będziesz mógł tam zamieszkać, bo ja po śmierci mojej żony wyjeżdżam. Poszedłem, zobaczyłem i zostałem. Ponieważ nie mógł wrócić na dar Pomorza, na którym opuścił kraj, musiał mu wystarczyć widok fregaty z okien jego mieszkania. A widok był naprawdę imponujący. Wejście tam było niesamowicie skomplikowane i takie oryginalne, gdyż schody były drewniane, ostatni odcinek, i prawie pionowe, jak trap na statku. Więc żeby stanąć przed drzwiami samymi nie dało się. Trzeba było stanąć parę stopni niżej i miało się próg na wysokości pasa gdzieś. Otwierały się drzwi, pukało się w dół drzwi, w luk, i nagle przed nosem widziałeś potężne buty. I tak tutaj na tej wysokości spotykałeś się z Borchardem w jego domu. On się cofał i mówi, no już można wejść, otwarte. I wtedy dopiero się szło parę stopni wyżej. Niemal natychmiast po wyzwoleniu Gdyni zapadła decyzja uruchomić port. Ale co komu po porcie i statkach, gdy brakowało kadr zarówno do floty handlowej, jak i rybackiej. Zakaz pływania dla Borcharda okazał się być zbawienny dla przyszłości szkolnictwa morskiego. Rozpocząłem pracę w PCWM-ie, Państwowe Centrum Wychowania Morskiego, wykładając na kursach i byłem kierownikiem kilku kursów, a potem w Szkole Rybołówstwa Morskiego. Wykładałem kilka przedmiotów, dewiację, astronawigację i nawigację, ale głównie astronawigację. Do Gdyni zjeżdżali kandydaci na rybackich szyprów, marynarzy i mechaników. Kapitan odnalazł w sobie kolejne wielkie powołanie. Stał się nietuzinkowym, uwielbianym przez kursantów, a potem uczniów i studentów, wykładowcą morskiego rzemiosła. Zdawałem do szkoły w Gdyni na ówczesnej Alei Zjednoczenia w pięknym budynku, który kiedyś był jeszcze budowany jako zupełnie z innym przeznaczeniem. Przed klasą, gdzie odpowiadaliśmy, byliśmy wzywani, chodziłem w tom i z powrotem, ucząc się jeszcze coś tam, powtarzając. I nagle zatrzymałem się i zobaczyłem, patrząc w dół, tak na książkę, patrzę jakieś wielkie buty. Takie buty podwójne wielkości w stosunku do moich. Stał przede mną Karol Orgiel Borchardt. Klepnął mnie w ramię i mówił, będzie dobrze, powiedział. To mnie jakoś tak natknęło, no, podniosło na duchu i poszedłem zdawać. A z tej matematyki dostałem takie zadanie, że nie odpowiedziałem dobrze. No i byłem przekonany, że niestety nie udało mi się. Ustawili nas w takim dwuszeregu i wyszedł dyrektor i czytał. Nazwisko i były dwa słowa. Przyjęty, nieprzyjęty. Po słowie przyjęty padała nazwa żaglowca, na jaki musztrujesz na kandydatkę. I tak co chwila było nieprzyjęty, 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 nieprzyjęty. I co jakiś czas, co dziesiąty, przyjęty, nie? I nagle kolega mnie szturcha mówi, ty przyjęty, na Krasickiego idziesz. Lecz nim taki człowiek został dopuszczony do wiedzy astronawigacyjnej, musiał przejść jeszcze jeden egzamin. Musiał pokazać sobie i szkole, że jest kandydatem godnym uprawiania marynarskiego fachu. Dlatego też druga część egzaminu, zwana kandydatką, ma potwierdzić wszystkim zainteresowanym słuszność wyboru zawodu oficera floty handlowej lub rybackiej. Do dyspozycji były wtedy duży żaglowiec Dar Pomorza i dwa mniejsze, ale za to bardziej męczące – Rutkowski i Krasicki. Dopiero po zaliczeniu kandydatki czekały na nich sale wykładowe szkół morskich.
jaką radochą przyjąłem wiadomość, że Borchardt będzie moim wykładowcą. Oczywiście astronawigacja stała się szybko moją pasją, moim przedmiotem numer jeden, rzeczą, którą tak jak i on polubiłem. Miał taki swój zeszyt, oczywiście miał trzy kolorowe pióra, zielony, niebieski, czarny, czerwony jeszcze i wszystkie znaczki były różnokolorowe. Nie było tam ocen, nie było tam, tylko były krzyżyki, trójkąciki, kółeczka, kreseczki, prawda, przy każdym nazwisku. Nikt nigdy nie wiedział, co tam jest i czy jest dobrze, czy źle oceniany. Nie stawiał ocen niedostatecznych, bo uważał, że jeśli nauczyciel nie jest w stanie przekazać wiedzy w stopniu dostatecznym, to taki pan czy taka osoba nie powinna być w szkole. Prosto tak nam mówił. Stopnie oczywiście musiał postawić na koniec semestru, na koniec roku, bo to był obowiązek. Traktował to, jak powiadał, jako zło konieczne. Bo mówił, że znakomicie wie, co z nas kto potrafi i co umie. Oczywiście zawsze byli tacy, którzy na przykład nie lubili tej astronawigacji, nie mogli jej zrozumieć. Te kółeczka, to wszystko ich bardzo denerwowało. Jak ich wzywał do tablicy, oni mu nie potrafili nic powiedzieć, to krzyczał: no nie wyskakuj mi za burtę! Uczył spokoju przede wszystkim, bo mówił, że jeśli oficer będzie zdenerwowany przy byle jakiej okazji, to jak on będzie wyglądał, jak on będzie zdenerwowany, jak statek zacznie tonąć, jak będzie naprawdę sytuacja taka bardzo i poważna. Borcharda poznałem w szkole morskiej jako wykładowcę astronawigacji. I tam już byłem zachwycony tym człowiekiem, tym kapitanem, jako wykładowcą, jako nauczycielem. Uważam, że wielu z nas wyniosło wiele pozytywnych cech, które potem się w życiu stosowało. Ja osobiście pamiętam go jako człowieka niebywale prawego. To w związku właśnie z wpływem kapitana Borcharda. Nigdy na statku nie stosowałem metody krzyków. Będąc w szkole rybołówstwa zacząłem sprawdzać, na wiele się zgadza opis fizjonomistyka i opis według astrologii danego typu z tym, jaki jest rzeczywiście znak zodiakalny danej osoby. Wymyśliłem specjalny klucz na te oznaczenie i oznaczałem sobie właściwości fizyczne, psychiczne i mentalne danego ucznia. Potem sprawdzałem to według jego danych astrologicznych. Ku memu zdumieniu zgadzało się to w 75%. Astrologowie bardzo zrozumiali, powiadają, że musiałoby się zgadzać w 100% i że te 25% trzeba zaliczyć na niewłaściwo podane daty urodzenia. To mi dało możliwość indywidualnego podchodzenia do każdego ucznia. Sobie robiłem również zawsze fotografię całego kursu, a następnie z drugiej strony miałem opisane nazwisko każdego ucznia. Każdy rocznik, każda nawet grupa znajomych była zawsze w ten sposób opisywana, aby po latach, jak ktoś weźmie daną fotografię do ręki, żeby dokładnie wiedział, kto na niej jest. Fotografie znalezione u kapitana w większości tak właśnie były opisywane. O pisaniu książek nie miałem pojęcia. Wypracowania moje w szkole odznaczały się niesłychaną zwięzłością i dlatego myślę, że były bardzo przez nauczycieli lubianych. Bo wypracowanie o dziadach Mickiewicza, na które koledzy poświęcali czy koleżanki po 10 stron, potrafiłem napisać w jednym zdaniu. Mianowicie, że dziady Mickiewicza przypominają mi powiedzenie: mego wielkiego bólu moja mała piosenka. Jednocześnie holdowałem zawsze w zasadzie, że największą niemoralnością jest zajmowanie się czymś, czego się nie umie.
A książkę musiałam napisać. Wobec tego postanowiłam nauczyć się pisania książek, jeśli to tak można nazwać. W pokoju tym, w którym mieszkałam w Szkocji, znalazłam samouczek języka włoskiego. Była tam jedna bezcenna dla mnie wskazówka, mianowicie, że pisząc trzeba tak dobierać wyrazy, żeby było ładnie. Poza tym żadnej innej wskazówki nie było. Zanim one, wszystkie te opowiadania zostały zebrane w jeden tom pod tytułem Znaczy kapitan, były publikowane w miesięczniku Morze. I nieżyjący już od dawna redaktor Jerzy Miciński namówił i wydawcę, i kapitana Borcharda do wydania tego razem w jednej całości. Znaczy kapitan. To się tak jakoś odbierało trochę dziwnie. Co to jest znaczy kapitan? Kapitan. Każdą rozmowę, wypowiedź, każde spotkanie zwykł zaczynać od słowa znaczy. Mówił przy tym wolno, cedząc słowa przez zaciśnięte zęby. Trzymanie stale zaciśniętych zębów przy mówieniu należało podobno do najbardziej wytwornego sposobu wysławiania się garde marinów, wychowanków carskiego korpusu morskiego. Żadnej mimiki, żadnych grymasów twarzy, kamienne, zastygłe oblicze o olimpijskim wyrazie. To powodowało, że kapitan nie musiał zniżać się do spraw ziemskich. Kapitan był bardzo wymagającą osobą. Sam bardzo pracował nad sobą i wymagał też ode mnie, żebym była doskonale zorganizowana i żebym ściśle wykonywała jego pracę. Przepisywałam jego teksty na maszynie, ponieważ jak sam mówił, że on pisze wszystkie litery na maszynie, ale w różnej kolejności, później sam siebie nie może odczytać. Razem byliśmy zaproszeni na spotkanie autorskie. Ja już wtedy trochę pisałem, a kapitan Borchardt był znany przede wszystkim z jego pierwszej książki Znaczy kapitan. No i spotkaliśmy się tam z młodzieżą i ja miałem występować po kapitanie. Obaj w mundurach. Kapitan Borchardt powiedział w swoim wystąpieniu, że każde zdanie w jego książce jest udokumentowane. On powiedział, że jest udokumentowany, jak to kapitan Borchardt. A ja każde zdanie wymyśliłem. I w ten sposób zacząłem swoje spotkanie autorskie i spotkanie po raz pierwszy z kapitanem Borchardtem. Założyłem koło miłośników morza, które pasjonowało się między innymi lekturą kapitana Borcharda, a szczególnie książką jego Znaczy kapitan, która była naszym takim nośnikiem naszych marzeń. I postanowiliśmy zaprosić kapitana Borcharda do Warszawy. Kapitan przyjął nasze zaproszenie i przyjechał. Było to wielkie święto szkoły. Mówił piękną polszczyzną, akcent miał wschodni. Słuchało się go z takim napięciem, niemal z rozdzielonymi ustami. Każdą rzecz, którą mówił, chłonęło się niesamowicie. Pamiętam fantastyczne pożegnanie, on lubił storczyki, to były jego ulubione kwiaty i na dworzec jeszcze mu zanosiłem i żegnałem. Odjeżdżał pociąg, czerwone światło pociągu było taką latarnią wyznaczającą kierunek mój i mojego kolegi, obok, z którym go żegnaliśmy, do Gdyni. Pociąg do Gdyni z dworca wschodniego, 23:54, odjechał do Gdyni, a my parę lat tym samym pociągiem pojechaliśmy za Borchardtem. Ocalały notatki, których szybko robiłam po spotkaniu z nim. Powiedziałam wtedy, co nie było żadnym odkryciem, że stał się pan kapitan legendą za życia. Myślę, że należy pan do ostatniej generacji wielkich romantyków morza w Polsce. I kapitan mi wtedy odpowiedział tak. Napisałem w książce, że dla nas pływanie było przyjemnością. Myśmy tak wypełniali swój obowiązek. Statek nie był warsztatem z możliwością utopienia się. Jeżeli tak ma się patrzeć na zawód marynarza, to lepiej nigdy nie skazywać się na tę pracę.
zwłaszcza nawigatorom, którzy poza morzem cóż mają do roboty na lądzie. Od Bombrambreji do Słońca jest już tylko jeden krok. I dla mnie ten jeden tylko krok do Słońca od tej Bombrambreji to jest jakieś takie jedno z najpiękniejszych zdań wśród tylu tysięcy zdań, jakie napisał kapitan Olgierd Borchardt. W czasie tych spotkań zapytałam też kapitana o jego prywatne życie, o rodzinę. Kapitan wtedy o żonie i córce powiedział tak. Miałem żonę Karolinę i córkę Danutę. Mam 3 wnuków. Żona i córka mieszkają w Anglii od 1942 roku. Z żoną rozstaliśmy się szybko, chociaż ona nigdy nie wyraziła zgody na rozwód. Była pierwszą polską pilotką, była fascynującą kobietą i malarką. Jej obrazy zakupiło nawet Centrum Pompidou w Paryżu. Moja żona była obdarzona jednak cechą wrodzonego gniewu. Dla mnie było to nie do przyjęcia. Gniew to straszna cecha. Robił ogromne wrażenie na kobietach. Borchardt był to niezwykle postawny, pięknie zbudowany mężczyzna, przystojny, wysoki, z ogromną czupryną czarnych włosów, wtedy jeszcze na początku lat 60. tylko trochę przeplecionych siwizną. Naprawdę był to wspaniały, bardzo przystojny, bardzo taki atrakcyjny mężczyzna. Jego największą miłością była Hala Hermanówna. Również jak on, uczennica gimnazjum imienia Mickiewicza w Wilnie. Wszedł kiedyś do klasy i zobaczył. Stała przy tablicy w zielonej bluzce z białymi guzikami. Miała jasne włosy w odcieniu popielatym i oczy zielone jak szmaragdy. Od tamtej chwili uwierzył w miłość od pierwszego wejrzenia. Nigdy nie potrafił wyznać jej swojego uczucia. Zanim wyjechał do szkoły morskiej w Tczewie, napisał w zeszycie pytanie, czy może mieć nadzieję. Odpowiedzi jednak nie znalazł. To przesądziło, że porzucił prawo i wyjechał do Tczewa. Twierdzącą odpowiedź znalazł po latach w zupełnie innym miejscu. Była jeszcze Maria Frontczakówna, Kasia z opowiadania Trzy listy. Poznał ją jako pasażerkę na MS Polonia. Odbywała wycieczkę do Nordkap. W roku 1931 Borchardt, czując się człowiekiem wolnym, ciągle był jednak żonaty. Była w stałym kontakcie z kapitanem aż do końca jego dni. Ale tak naprawdę jedyną ukochaną kobietą w jego życiu była matka. Dla niej wracał do wileńskich stron w Żurawiach. Dla niej też powrócił z wojny do Polski. Była jego przyjacielem, powiernikiem i pierwszym recenzentem jego opowiadań. W dniu śmierci matki zanotował w kalendarzu. Samotność naszych uczuć i naszych myśli, takiej samotności może nas pozbawić tylko kobieta, której na imię matka. Gdy Karol Borchardt powrócił do kraju, dar Pomorza już tu był. Cumował jak zwykle przy skwerze Kościuszki w Gdyni, ale zakaz pływania nie pozwalał mu wrócić na pokład, który musiał opuścić w 1939 roku. Pośród opuszczających fregatę był również drugi oficer Kazimierz Jurkiewicz, od 1945 roku starszy oficer, a od 1953 roku komendant szkolnej fregaty Dar Pomorza. Trudno dzisiaj dokładnie wyjaśnić, dlaczego tak znany kapitan i młodszy kolega Borcharda, gdy został komendantem Daru Pomorza, zrobił wiele, aby ten miłośnik wielkich żagli i samego statku nie wszedł na jego pokład. Z jakiego powodu przez 25 lat komendantury nie zgodził się na żadne, choćby najkrótsze zastępstwo na stanowisku komendanta na rzecz kapitana Borcharda? Borchardt marzył o dowodzeniu darem. Ja mam sam wyrzuty sumienia, bo
ja bym mógł to jeszcze załatwić, gdybym wiedział. On już był bardzo z życiem zmęczony człowiek, starszy. I ja bym chętnie zrobił to, panie kapitanie. Pan jest komendantem, a ja jestem pańskim asystentem. Jest też ładne zdjęcie, obaj siedzą obok siebie, jak Duda zorganizował ten zjazd absolwentów. Siedzieli obok siebie normalnie, z tym inny. Tak. Do mieszkania zwanego Siódmym Niebem zawitały gawrony. Czekały tak długo, aż zjawi się stary gawron i to on decydował o rozpoczęciu jedzenia. Ochrzcił go najpierw naczelnikiem, a potem Kościuszką. Te, które przyleciały na Jadwigi 15 października 1986 roku, przeżyły rozczarowanie. Bowiem od 5 miesięcy Siódme Niebo było już niezamieszkałe. Kapitan niekiedy mówił, że on się nie boi śmierci, tylko boi umierania. Wyszedł z łazienki, krzyknął, że umiera. Ja mu pomogłam jeszcze, podprowadziłam go do łóżka, położył się na tym łóżku i rzeczywiście umarł. I tak zakończył życie 20 maja 1986 roku. Krok dla nas to burty okrętu, masz ty głowę.